ostatnich miesiącach głośno było o tym, że serwery największej strony tego hegemona internetowego Chess.com się wieszały, padało wszystko, bo ludzi było tak dużo. Pierwsze problemy mieli po gambicie królowej, a drugie problemy się pojawiły po tym, jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi wrzucili zdjęcie. Kampania Louis Vuitton. Tak, Louis Vuitton, jak grają w szachy. No i znowu liczba grających wzrosła. Nie tylko w Armenii, to jeszcze w kilku krajach europejskich, nie wiem, czy w Norwegii to też nie miało być. W Polsce tak, jest program Edukacja przez szachy w szkole. Nauczyciele uczęszczają na kursy, chyba 30-godzinne. Uczą się, jak uczyć szachów, więc tak, taki jest plan. Sam kiedyś oszukałem, jak miałem lat chyba 11 czy coś. To jakiś taki mały turniej, to był chyba w Grzybowicach, to dzielnica Zabrza. Zrobiłem ruch, kapnąłem się, że ten ruch jest fatalny i obok tam siedzieli ludzie, grali czy coś, ale przeciwnika nie było przy szachownicy. I tam zrobiłem ruch, nacisnąłem zegar i tak patrzę na to i mówię, co ja zagrałem? I cofnąłem ten ruch i odbiłem sobie zegar z powrotem, nie? I tak nikt się nie kapnął dookoła, po czym zrobiłem inny ruch i ten inny ruch był jeszcze gorszy. Karma wraca. Piotr Czajkowski, Wielka Różowa, razem z nami jest też Marcin Dominiak, a Państwa i naszym gościem jest Zbigniew Pakleza. Witam serdecznie. Arcymistrz szachowy, główny komentator Polskiego Związku Szachowego, zawodnik Ligi Polskiej, Czeskiej, Angielskiej, chyba Niemieckiej, ale na pewno Islandzkiej. Tak, islandzkiej. Ostatnio no w sumie najbardziej islandzkiej z tych wszystkich. Tak dziwnie się złożyło. A oprócz tego pokerzysta i... Emerytowany. Emerytowany pokerzysta i podróżnik na Instagramie Grandmaster Globetrotter, czyli jeździsz pociągiem i w pociągu grasz w szachy. Tak, no pociągami zawsze lubiłem jeździć, ostatnio akurat mniej, bardziej to samolot plus auto, ten system stosuję, więc wtedy w szachy grać ciężko, ale tak, podróże, szachy to takie dwie moje największe pasy. I ta Islandia, skąd ona się wzięła? Dlaczego te, wydaje się to egzotycznym krajem na szachy? No jest trochę egzotyczny, no bo mało ludzi tam gra, więc ktoś mógłby pomyśleć, jakim cudem tam szachy się rozwinęły. Ale no czasami tak jest, że jedno wydarzenie w jakiejkolwiek dyscyplinie, nie tylko w sporcie, może zapoczątkować jakąś modę na coś w danym mieście, kraju, regionie. I tak właśnie było w przypadku Islandii. Zaczęło się od meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Spaskim a Fischerem, który się odbywał właśnie w Reykjaviku. Potem Fischer tam mieszkał trochę również na Islandii. No i szachy stały się takim może nie narodowym sportem, ale bardzo ważnym sportem właśnie na Islandii. I teraz Islandia ma najwięcej arcymistrzów statystycznie na głowę mieszkańca na świecie. A Polska? Szczerze mówiąc nie też wiem. Nieźle chyba. No właśnie jakoś nie tak super dobrze, tak mi się wydaje, bo jednak tych ludzi trochę mamy. No Islandia ma, nie wiem ile dokładnie, ale ma kilkunastu chyba teraz arcymistrzów, a 300 tysięcy mieszkańców. My mamy tych tam 56, 57, coś takiego, a mieszkańców tam 38 milionów, więc no różnica jest kolosalna. Stany Zjednoczone w sumie mają gorszy przelicznik niż my, bo chyba mają tam ponad 300 milionów mieszkańców, jeżeli dobrze kojarzę, a arcymistrzów mają jakoś 100 z kawałkiem, 150 może, no to w dalszym ciągu u nas to wygląda lepiej. Ale może teraz coś się zmieni, może teraz więcej młodych dzieciaków w Polsce będzie grało, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że szachy przeżywają pewnego rodzaju renesans. I to taki długi renesans, bo to się zaczęło wszystko od 2020 roku. Pierwszym takim małym impulsem był no, lockdown związany z pandemią. Ludzie zamknięci w domach no, ze tych sportów, chociaż nie wszyscy szachy uważają za sport, albo nie uważali i teraz może dopiero się zorientowali, że jednak tak jest. No nie wszyscy no, mieli okazję uprawiać jakiś inny sport niż szachy. Potem przyszedł serial Gambit Królowej, październik 2020. No i już połączenie tych dwóch czynników sprawiło, że szachy no naprawdę stały się super modne i też na szczęście zostało trochę odklejone takie wyobrażenie o szachach, że to grają jakieś nerdy w sweterkach, kurczę, okularach, którzy... Też. Ja nie mówię, że nie grają, ale mówię, że było takie wyobrażenie, że tylko tacy grają, nie? Tam
Więc teraz to wygląda inaczej. Znam wielu ludzi, którzy grali bardzo dużo w Counter-Strike'a i tak dalej, jakąś taką ekipą i się przerzucili, czy może nie przerzucili, co rozszerzyli swoje granie właśnie o szachy. Szachy po prostu stały się modne. A czy stały się oprócz tego, że modne, również opłacalne? Czy da radę przeżyć z bycia zawodowym szachistą? Da radę. Grając zawodowo w szachy, też moim zdaniem dużo więcej osób zarabia nie grając, a ucząc, ponieważ szachy stały się już, powiedzmy, tak rozpowszechnione, jak, no nie wiem, tak z automatu rodzice, tak kiedyś tylko tak naprawdę było na angielski, powiedzmy, basen, coś tego typu się zapisywało dzieci, to teraz szachy, czy judo, teraz szachy są w tym gronie właśnie tych dodatkowych zajęć, na które rodzice dzieci zapisują, no bo wiedzą, jak dużo dobrych właściwości szachy mają, więc tak, ludzie, którzy nie grają zawodowo, są w stanie zarobić dobre pieniądze z szachów, ale również tak, jest zawodników, no nie wiem, ilu ich jest, gdybym miał oceniać to tak zawodowo lub półzawodowo, to na świecie pewnie tak z 1000 zawodników spokojnie mogłoby żyć z szachów, bo też dużo bardzo dobrych zawodników, którzy dobre pieniądze by mogli z szachów zarabiać, no robią jeszcze coś innego po prostu, bo tak najczęściej jest. Szachista, jak jest bardzo dobry, to na ogół w jakiejś innej dziedzinie życia też będzie co najmniej niezły. A czy to jest tak, że teraz ostatnio w Polsce pojawiły się albo pojawiają się pieniądze? Bo przypomnijmy, oprócz tych wydarzeń, o których mówiłeś, to na naszym lokalnym polskim podwórku mieliśmy kilka imprez, które wcześniej no, były bez precedensu, to znaczy mówimy o Mistrzostwach Świata Rapid and Blitz w 2021 roku na Stadionie Narodowym, gdzie czołówka najlepszych szachistów na świecie grała, a później mieliśmy jeszcze dwa super turnieje, czyli takie turnieje, w których gra światowa czołówka, czyli powiedzmy 8-10 zawodników z top 30. I takie dwa turnieje mieliśmy w dwóch ubiegłych latach. I znów najlepszy szachista świata, Magnus Carlsen i w zasadzie zawodnicy, nawet można by powiedzieć z czołowej dziesiątki, grali w Polsce. Czy to jest tak, że Polska już na stałe pojawiła się na światowej mapie szachów? Myślę, że tak. Jeszcze wracając do tych mistrzostw świata w 2021 roku. No, fajne było w tych mistrzostwach to, że, bo tam w ostatniej chwili Kazachstan zrezygnował z organizacji i Polski Związek Szachowy no, na jakieś 3 tygodnie czy 2 tygodnie przed imprezą powiedział: OK, my zorganizujemy to. No, to jest duże przedsięwzięcie, bardzo dużo zawodników z całego świata, cała czołówka światowa, tak jak mówiłeś, więc organizacja tego na Stadionie Narodowym na tak krótki czas przed turniejem to było no niesamowite wyzwanie, ale no też wszyscy, nie tylko z Polskiego Związku Szachowego, ale no wszyscy, którzy w ogóle w środowisku szachowym siedzą, no wiedzą, że zorganizowanie takiej imprezy, no to jest coś bardzo dobrego dla szachów i wszyscy na tym korzystają. Tak jak Magnus Carlsen dla szachów robi bardzo dużo na świecie, ponieważ jest bardzo rozpoznawalny i no naprawdę po nim widać, że marketingowo na szachach można bardzo dużo ugrać. Tak, my mamy Jana Krzysztofa Dudę, który też przede wszystkim swoim stylem gry no, porywa Polaków, ludzie lubią oglądać. Jest bardzo agresywny. Tak, on nigdy się nie zadowala remisem, gra bardzo widowiskowe szachy, zwariowane. Wielu, Magnus też o nim mówił, że to jest właśnie, to chyba, albo Caruana w wywiadzie powiedział, że jak został spytany, kto zawsze gra na wygraną? I on od razu powiedział, że Janek. No nie? To jest taki uznany za fightera. I to też widać na streamach, jak wszelkiego rodzaju są jakieś imprezy komentowane, to ludzie najbardziej lubią oglądać Janka, w szczególności jak są te szachy szybkie i błyskawiczne, których ostatnio jest bardzo dużo. A jeszcze jak na przykład gra z Dubowem, który ma bardzo podobne podejście do szachów, to już są fajerwerki. Z Dubowem, z Raportem, bo Dubow powiedzmy już trochę odstaje jednak od tej czołówki rankingowo i też się nie pojawia w tych najważniejszych eventach. Tak na przykład Raport ostatnio właśnie na Grand Chess Tourze w Warszawie, niecały miesiąc temu, jak grali razem, no to tam były znowu fajerwerki, więc bardzo przyjemnie się ogląda po prostu Janka w akcji i gdybyśmy nie mieli Jana Krzysztofa Dudy w Polsce, to też niełatwo byłoby te wszystkie imprezy w
Polsce tak organizować, bo to często jest tak, jak dobry zawodnik w jakimś kraju, no to to też Federacja Światowa, okej, okay, to jest w miarę logiczne, żeby impreza tam była. Tak, tak. Tak, Janek zresztą na wspomnianych przez Ciebie Mistrzostwach Świata zajął drugie miejsce w blicu po dogrywce z Maksimem Wasierla-Grawem. Zresztą obaj panowie, bo mamy szachownicę na ścianie z podpisami właśnie z tego wydarzenia, obaj panowie tam się podpisali. I pamiętam też, bo to, o czym mówisz, o zorganizowaniu turniejów w 2-3 tygodnie, to nawet są takie prozaiczne rzeczy, jak to, że potrzeba kilkuset czy tam 150 szachownic transmisyjnych, których nawet nie tyle, że je kupić, każda kosztuje po 2-3 tysiące złotych z całym sprzętem, ale pojawia się też taki problem, że tego sprzętu tak dużo po prostu nie ma. Ja pamiętam, że te szachownice były pożyczane z całej Polski, żeby uzbierać na to wydarzenie. Tak, ale Polska tych szachownic ma chyba najwięcej, no nie wiem czy na świecie, ale na pewno jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o liczbę tych transmisyjnych szachownic i to bardzo dobrze, no bo wiadomo, łatwiej o popularyzację sportu, o pozyskiwanie sponsorów, jeżeli tego typu imprezy, no, jest dostęp do wszystkich partii, bez względu na to, czy ktoś gra na pierwszej szachownicy, czy na ostatniej. Tak, no te szachownice transmisyjne, podłączyć je, żeby to wszystko działało i tak dalej, no to jest sztab ludzi potrzebny do tego, więc tak, organizacja takiego eventu, no teraz też ja mam większe wyobrażenie, jaki to musi być wysiłek, no ja robię dużo mniejsze turnieje, organizuję teraz, wczoraj, przedwczoraj organizowałem na Mokotowie, no to dobra, no tam nie ma tak dużo organizacji, ale no wiem, że tutaj coś wyskoczy, tu trzeba coś, tak, więc naprawdę coraz większe na mnie robi właśnie to wrażenie, ten 2021 i te Mistrzostwa Świata. No ale właśnie, w takich rzeczach, jak w takich sytuacjach jak te Mistrzostwa Świata, to polska społeczność szachowa potrafiła się zjednoczyć i wspierać, ale na co dzień bywa różnie. Dużo się czyta artykułów, czy słyszy informacji, nawet w takim obiegu medialnym, o tym, że świat szachowy w Polsce jest podzielony. Chyba w każdym sporcie, zawsze, nie tylko w sporcie, generalnie na świecie są jakieś podziały, są różne wizje świata, postrzegania świata. I w szachach, jako że w szachach pewnie z większości dyscyplin masz ludzi statystycznie najbardziej inteligentnych, to tamte dyskusje potrafią się toczyć no, na każdy temat w ogóle. Czepiają często ludzie jakichś takich... Chyba po to są dyskusje, tylko po to, żeby podyskutować, żeby się posprzeczać. I tak rzeczywiście jest. Niczemu to nie służy za bardzo, tu się zgadzam, ale nawet jak ktoś jest w totalnej opozycji, powiedzmy teraz do ludzi, którzy odpowiadają za to, jak szachy wyglądają w Polsce, to i tak no, muszą przyznać, że nigdy szachy tak dobrze się nie miały właśnie jak teraz, jak w ostatnich 3-4 latach mniej więcej. A internet? To jest chyba taki kolejny znak, signum temporis chciałoby się powiedzieć, że te szachy przeniosły się do internetu, bo one miały ten pierwszy okres takiej popularności szachów. To są czasy ZSRR, ten mecz, o którym mówiłeś, Spassky-Fischer, on był nie tylko istotny dlatego, że grali wtedy najlepsi szachiści na świecie, chociaż Fischer uważany był za po prostu najlepszego, ale przede wszystkim to było starcie dwóch rywalizujących ze sobą frontów. Mówimy o bloku wschodnim i mówimy o Stanach Zjednoczonych. I mówimy o czasach, kiedy szachy przykuwały ogromną uwagę, dlatego że jak się każdy z nas praktycznie zastanowi, jak ktoś jest w wieku lat 20-30, nasi dziadkowie wszyscy grali w szachy. Grało się wszędzie, w parkach, ze znajomymi i tak dalej. To potem gdzieś tam się rozpłynęło, ale teraz te szachy chyba wróciły dzięki internetowi. Wydaje mi się, że na jedną obecnie partię graną przy desce przypada ile? 100? 1000 partii granych w internecie? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy takie statystyki ktoś prowadzi. I ciężko by mi było teraz oszacować, ale tak, w internecie tych gier jest sporo. No zresztą w ostatnich miesiącach głośno było o tym, że serwery największej strony tego hegemona internetowego Chess.com się wieszały, padało wszystko, bo ludzi było tak dużo. Pierwsze problemy mieli po gambicie królowej, a drugie problemy się pojawiły po tym, jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi wrzucili zdjęcie kampanię Louis Vuitton. Tak, Louis Vuitton, jak grają w szachy. No i znowu liczba grających wzrosła, więc fajnie, że takie małe, takie impulsy
ludzie sobie, niektórzy pewnie przypomnieli, ok, był gambit królowej, teraz jest to, idę znowu grać w szachy. Tak, to na pewno łatwość dostępu do tego, żeby grać, jest bardzo istotna dla wielu dyscyplin. Szachy to jest jedyna taka dyscyplina, tak jak mówiłeś, że trochę się staje e-sportem, że w szachy można grać na żywo, ale można też grać przez komputer. No, w piłkę nożną tego nie zrobisz. No, jak już masz grać w piłkę nożną przez komputer, to już nie jest piłka nożna, to grasz jakąś FIFA, coś innego, to jest coś innego. A w szachy to jednak masz te same zasady, ta sama szachownica, wszystko jest tylko no, manualne, zdolności trzeba mieć ciut inne, ale zasady są te same. Więc to jest jedyna taka dyscyplina. I wracając do tego, że mówisz, że dziadkowie grali, że wtedy to było bardzo ważne. Wtedy szachy świadczyły trochę o tym, o statusie trochę państwa, tak, że Rosja ma tych mądrzejszych ludzi, tak, bo są lepsi w szachy. Potem pojawił się Fischer i to było dlatego bardzo ważne. Teraz szachy to też można postrzegać tak, że są takie, że dobrze świadczą o tym, że marketingowo też mogą się sprzedać, że na przykład firma, jakiś, nie wiem, bank czy firma jakaś logistyczna, to szachy dla niej wyglądają dobrze, bo szachy się kojarzą z ludźmi mądrymi, dobrze zarządzającymi wszystkim. Goethe powiedział kiedyś, że szachy są kamieniem probierczym inteligencji. A to nie wiedziałem. I być może dlatego te szachy tak się dobrze kojarzą. Zresztą czasami do mnie, ostatnio napisała do mnie koleżanka, wysłała mi zdjęcie z kampanii wizerunkowej jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, gdzie robili sobie sesję swojego zespołu, no i rozstawili szachy, no bo żeby było mądrze. Tylko w ostatniej chwili się zorientowała, że warto wysłać to zdjęcie do mnie i zapytać, czy w ogóle ustawiły dobrze bierki na szachownicy. Oczywiście ustawiły bez sensu kompletnie, więc w końcu tego zdjęcia nie wrzucili. Ale jest coś takiego, że jak chcesz sobie zrobić zdjęcie, zrób mi takie zdjęcie, żebym był mądry. No to biblioteka z tyłu z książkami i szachownica. Tak, dokładnie. Zresztą my robimy to samo, te szachy tu stoją, nie tylko dlatego, że ty tu przyszedłeś, my staramy się wyglądać na mądrych, dlatego ustawiamy sobie to cały czas. No tak, no to prosty zabieg. No. Właśnie, ale ten dobre kojarzenie się szachów, również ta rosnąca popularność, też sprawiają, że do szachów przyciąga się duży biznes. To znaczy coraz więcej sponsorów jest zainteresowanych wspieraniem, czy to właśnie Jana Krzysztofa Dudy, czy jakichś poszczególnych wydarzeń szachowych. Chciałem zapytać, czy zauważasz, żeby rzeczywiście jakieś coraz większe pieniądze się w tym pojawiały? Czy coraz większe nagrody na przykład? Nagrody są coraz większe, choćby w Mistrzostwach Polski to widać, że nagrody są 3 razy wyższe niż to miało jeszcze miejsce 5 lat temu. Również ja miałem okazję organizować duży taki festiwal weekendowy szachowy w Gliwicach. I też udało mi się pozyskać sponsorów, którzy no, z tego co mówili, byli zadowoleni z tego, jak to wszystko wyglądało. Więc tak, teraz chętniej rzeczywiście sponsorzy w te szachy wkładają pieniądze, no bo widzą w tym po prostu przyszłość. Nagrody są też większe w światowych eventach, w tych eventach, gdzie gra Carlsen, Nakamura i tak dalej. Jan Krzysztof Duda w zeszłym roku, nie pamiętam ile on tam zarobił, ale chyba 300 tysięcy dolarów. No kiedyś to było wręcz niewyobrażalne, żeby szachista, który, no umówmy się, nie jest najlepszy. Wiadomo, że Janek w szachach szybkich, blicu jest tam coś, kręci się koło top 5, top 10, ale takie pieniądze w szachach zarobić, no to nie była nigdy prosta sprawa. Teraz przez to, że tych rzeczywiście sponsorów różnej maści przybyło, i na rynku polskim i światowym, no to wygląda to po prostu dużo, dużo lepiej. A jak to wygląda na polskich turniejach? Ile mogą zarobić zwycięzcy z reguły? Znaczy są różne turnieje, są takie weekendowe, jednodniowe, są takie klasyczne, które trwają 9 dni. Już za 2 tygodnie będę komentował turniej w Bydgoszczy, gdzie jest wiele grup, od chyba A do E chyba są litery, czy coś takiego. Chyba 5 grup chyba jest. Do tego jest turniej kołowy, gdzie będzie grał Radek Wojtaszek, Bartosz Soczko plus 4 zaproszonych zagranicznych zawodników. Tam za pierwsze miejsce chyba jest jakoś 30 tysięcy euro, jeżeli dobrze kojarzę. No jakieś tam są naprawdę niezłe nagrody. Pula jest całego festiwalu chyba ponad 400 tysięcy złotych, więc no spore te nagrody. W Openie, gdzie będą grali arcymistrzowie tacy zwykli, że tak się wyrażę, nie z tego turnieju kołowego, tam jest chyba 15 tysięcy złotych za pierwsze miejsce,
za 9-dniowy turniej. Trzeba też dodać, że najlepsi zawodnicy w tym turnieju mają zagwarantowany hotel z wyżywieniem, więc w komfortowych warunkach też grają. Także no, wygląda to całkiem nieźle, a takich Openów generalnie na świecie właśnie, gdzie jest 9-dniowy turniej i nagroda jest z rzędu 2-3 tysiące euro, jest sporo, a są też takie oczywiście lepsze, jak na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich często są organizowane, gdzie jest 20 tysięcy dolarów na przykład za pierwsze miejsce i to też często jest w pięciogwiazdkowych hotelach, zawodnicy mają opłacone przelot, pobyt, jakieś startowe czasami też dostają. Więc no, ci zawodnicy 2700 plus to w ogóle mogą zarabiać spokojnie pod 100 tysięcy złotych miesięcznie nawet, jeżeli są, no jeżeli potrafią, że tak powiem, też się obrócić, bo znam zawodników, którzy mają ten sam ranking, mniej więcej 2700, no a jeden bierze, powiedzmy, za grę w jakiejś lidze, no prawie trzy razy więcej niż ten drugi. Czyli jeden jest bardziej medialny, bardziej agresywny. Nawet nie o to chodzi, nawet nie chodzi o medialność, tylko tak, no nie wiem, niektórzy, szachy też tak miały przez lata moim zdaniem, że nie tylko szachiści, ale też organizatorzy, wszyscy w ogóle ze świata szachowego tak nie doceniali się za bardzo. Właśnie tak jak mówiłem o tych zajęciach typu angielski judo, to szachy były na ogół powiedzmy dwa razy tańsze, bo ci, co prowadzili zajęcia szachowe, stwierdzili, że... No łatwiej tam przesuwać tak, klocki drewniane. Czuli się z jakiegoś powodu gorsi, no a ja mówię, no dlaczego niby, no przecież szachy tak naprawdę są tak ważne dla rozwoju właśnie młodych ludzi, że no i praca wcale nie jest łatwiejsza niż na jakimś judo czy języku angielskim, może nawet trudniejsza czasami, więc właśnie dużo takich wykładowców w takich przedszkolach, nauczycieli, szkołach moim zdaniem się nie doceniało i podobnie było z szachistami, że można było taniej dostać lekcję od arcymistrza niż od jakiegoś studenta, kurczę, na korepetycję z matematyki się zapisać, no więc... Kiedyś był chyba jakiś pomysł, żeby wprowadzić, nie wiem, czy nawet nie jako przedmiot obowiązkowy do szkół szachy. Czy to w końcu weszło? Nie tylko w Armenii, to jeszcze w kilku krajach europejskich, nie wiem, czy w Norwegii to też nie miało być. W Polsce tak, jest program Edukacja przez Szachy w szkole, nauczyciele uczęszczają na kursy, chyba 30-godzinne, uczą się, jak uczyć szachów, więc tak, taki jest plan. W połowie warszawskich szkół chyba szachy już są jako obowiązkowy przedmiot, jeżeli nie większej liczby szkół. Także no wszyscy mają raczej zgodność co do tego, że szachy są dobre dla właśnie rozwoju umysłu w tych młodych latach, a nie oszukujmy się, dla większości dzieci będzie to przyjemniejsze niż uczenie się matematyki. Więc no moim zdaniem to jest świetny pomysł, żeby te szachy wprowadzić jako ten przedmiot obowiązkowy nawet do wszystkich szkół w Polsce. A wracając jeszcze do tych zarobków i doceniania się lub niedoceniania się, teraz w ostatnich czasach rekordy biją streamerzy i youtuberzy szachowi, między innymi na świecie to jest GotamChess, który ma tam ponad 2 miliony subskrybentów, czy Hikaru Nakamura, też jeden z najlepszych szachistów na świecie. W Polsce rekord Twitcha też pobił szachista, streamując szachy. Czy ci twórcy internetowi dobrze zarabiają? Bardzo dobrze. Ja nie należę do tych takich największych streamerów, jeśli chodzi o tę współpracę i tak dalej, ale wiem, że jak już widownia jest na stałe powyżej powiedzmy tam 5-10 tysięcy ludzi, no to tam z tych współprac przede wszystkim rzeczywiście można spore pieniądze zarobić. Ja miałem takie mniejsze współprace, ale też byłem z nich bardzo zadowolony i tak, no naprawdę jest spory biznes, nie tylko streamy, bo właśnie robiąc streamy, niektórzy streamerzy, GotamChess chyba też ma swoje kursy tak. Debiutowe, które... Sklepy jakieś gadżety. Tak, ale kursy te... Jest dobre, bo to jest taki potem pasywny przychód, tak? No, bo raz zrobił te kursy i one tam wiszą i ktoś może kupować. Kursy, szczerze mówiąc, bo no, kilku moich uczniów czy widzów mi pokazywało niektóre, które kupili i od polskich twórców i zagranicznych.
no nie są jakieś tam jakości, nie wiadomo jakie. Jest dużo kursów w internecie dużo lepszej jakości, no ale wiadomo, jak jest Gotham Chess, jest popularny, marka. A do tego, nie wiem, ktoś na przykład kupi ten kurs, żeby po prostu wesprzeć, tak, swojego twórcę, zamiast dać mu jakiś donate czy coś, to, to jest jakaś forma donate'u. A on przynajmniej ma w zamian kurs, tak, coś, a nie, że daje donate i tyle, więc na takich kursach można zarabiać. Ja na przykład teraz też organizując turnieje szachowe, no to też nie ukrywam, korzystam z tego, że o turniejach ludzie się dowiadują między innymi poprzez streamy i w ten sposób na ten turniej docierają. Mi to daje bardzo dużą satysfakcję, bo przede wszystkim w Gliwicach na kilku turniejach, które zorganizowałem, no, organizowałem turniej i około 30 osób na każdy turniej średnio było, że pierwszy raz w życiu zagrali w turnieju. I to jest moim zdaniem takie dokończenie tego całego takiego cyklu zainteresowania kogoś szachami. Bo to, że ktoś gra na Chesscomie, tam w internecie, że ogląda stream, to owszem, spoko, ale to jeszcze... Pierwszy krok? Tak, to jest pierwszy krok. Ale jak on właśnie przyjdzie na turniej, zagra na żywo i przekona się, jakie to jest fajne, tak, to wtedy właśnie już, bo wielu ludzi jest w szoku, że o kurczę, to zupełnie inaczej niż w internecie i w ogóle jak świetnie, że poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach, o no, po prostu inteligentnych ludzi też, tak, więc można powiedzieć, że to jest taka samotworząca się selekcja, tak? Że ludzie o podobnych poglądach, zainteresowaniach i inteligencji się gromadzą w jednym miejscu. Widzisz to przełożenie, że popularność, zwiększona popularność w internecie sprawia, że więcej ludzi przychodzi na turnieje stacjonarne? Tak, to na pewno. Więcej też jest tych turniejów. Też na przykład symultany ostatnio stały się popularne, którą też tutaj dawał mi mistrz polski Bartosz Soćko, dawał wczoraj symultanę. Pierwszą symultanę dawałem, jak miałem chyba 16 lat, to było w Gliwicach oczywiście. I potem tak dawałem w wieku 17-18 lat, w miarę to było regularne, był sponsor do tego, żeby to opłacać. Ale to były takie symultane no, na paręnaście osób, podczas gdy w Warszawie no, wspólnie z Wami tą symultanę zorganizowaliśmy, to ponad 40 osób zagrało, w Gliwicach no, dawałem na ponad 50. Z Janem Krzysztofem Dudą organizowałem symultanę w Zakopanem, było 60 osób, gdzie wpisowe oscyluje wokół 100-200 zł, czyli dla niektórych się wydaje to kwota duża. Inni za to się mnie pytają, że kurczę, mogę zagrać z Janem Krzysztofem Dudą wpisowe 180 zł, to w ogóle od razu się zapisują, prawda? Mimo, że to zrobiliśmy tylko dla uczestników Mistrzostw Polski, to i tak miejsc zabrakło na koniec. Więc no, tych eventów jest po prostu więcej i też symultany stały się ciut popularniejsze. Radek Wojtaszek też będzie dawał chyba za dwa tygodnie w Bydgoszczy symultanę. Arcymistrzynie też symultany, Monika Soćko dawała w grudniu symultany w Gliwicach, więc to jest też taka okazja, że jak ktoś ogląda szachy i widzi, o, Monika Soćko, najpopularniejsza szachistka w historii Polski, że okej, Radek Wojtaszek, jeden z dwóch najlepszych zawodników w Polsce i można przyjść zobaczyć go w akcji albo nawet z nim zagrać, no to super i z tego korzystają, a jeszcze parę lat temu aż tylu okazji do tego nie było. No na pewno internet pomaga. Te szachy się stały, jak cały współczesny świat, hybrydowe, czyli możesz grać na desce, możesz grać w internecie. Często organizatorami turniejów tych stacjonarnych są streamerzy z internetu lub z wielu arcymistrzów czy mistrzów międzynarodowych, którzy zaczynają swoją przygodę z YouTube'em, z Twitchem, tam się zaczynają pojawiać. I to jest chyba dobra hybryda, to jest chyba dobry kierunek, bo ten kanał internetowy jest najważniejszym chyba kanałem komunikacji, czyli dotarcia do tych wszystkich ludzi. Jeżeli chcemy zorganizować coś stacjonarnie, to i tak musimy dotrzeć do ludzi przez internet. Tak, aczkolwiek no moim zdaniem to też właśnie jest takie połączenie trochę, bo jest dużo klubów, które owszem ogłaszają turnieje w serwisach internetowych Chess Arbiter czy Chess Manager, dwa takie najpopularniejsze w Polsce i no, tam te ogłoszenia wiszą, ale niekoniecznie marketingowo tam cokolwiek robią, że na mediach społecznościowych tego nie jest tak dużo, ale przez to, że te struktury mają takie spore, że w klubie jest ileś tam dzieci, rodziców,
to oni są informowani po prostu tam na WhatsAppie i tak dalej, oni wiedzą, że jest turniej i w ten sposób turnieje też są organizowane, że te społeczności niektóre w Polsce są takie rozrośnięte i zżyte zarazem, że wszyscy o tym turnieju się po prostu dowiadują, ale tak, internet oczywiście mi bardzo pomaga właśnie w tym, żeby ludzi zachęcić do wzięcia udziału, bo tak jak mówiłem, no ci ludzie, którzy grają pierwszy raz w życiu, oni jeszcze nie słyszeli, co to jest chess arbiter i chess manager, bo no, nie grali nigdy w turnieju, więc ja muszę im linka dać, jakąś komendę na streamie, oni wtedy to klikają, wchodzą, w ogóle widzą, jak to wygląda, zapisy, niektórzy się pytają, co trzeba dokładnie zrobić, mimo że jest napisane wszystko, ale ja cierpliwie odpowiadam, no bo rozumiem, że jak ktoś jest pierwszy raz, to te nerwy takie dodatkowe, już myślą o tym, że tam będą grać, ale po pierwszej partii na ogół te nerwy już puszczają, że jest wszystko ok już jest adrenalina. I widzę banany na twarzach, tak, że są wszyscy zadowoleni. No właśnie, bo wokół tych internetowych twórców też się tworzą takie społeczności. Ty masz na przykład Zbycholudy, ale wiem, że inni twórcy też mają jakieś swoich fankluby, czy też popleczników, że tak powiem. Czy szachiści mogą, albo twórcy szachowi mogą ze sobą wchodzić w jakieś konflikty, albo mieć takie bify jak raperzy? Tak, są bify, w szczególności jeden z, można powiedzieć, pato streamerów szachowych przez ileś ostatnich miesięcy zrobił się aktywny i wszystko dookoła mu się nie podoba. No też trzeba przyznać, że zawsze oglądalność największą mają wszelkiego rodzaju dramy. Tak, przecież te twory typu to Fame MMA i tam jeszcze High League, tak? Jest coś takiego. Są jakieś nowe. No tam są te nowe, no to wszystko jest biznes napędzany jakimiś często sztucznymi konfliktami i ludzie... Negatywnymi emocjami. Tak, i no i niektórzy lubią, znają analizy i mają co chwilę bify z każdym, tak? Ja w takie rzeczy się nie bawię, no bo nie mam aż takiego parcia, żeby mieć iluś tam widzów więcej, dlatego żeby tworzyć jakąś złą atmosferę, bo to i szachy potem w long runie mogą na tym cierpieć. A dzięki temu, że jestem sobą na streamach, że nie robię żadnych innych dziwnych rzeczy, to mam widzów takich, którzy potem jak spotkam na żywo właśnie na turnieju, czy coś, to z nimi się dobrze siedzi, rozmawia. Wieczorem można pójść na piwo, zrobić imprezę integracyjną i wszystko jest super. Gdybym był właśnie takim często, jak inni streamerzy potrafią być toksyczni, to też takich ludzi prawdopodobnie bym przyciągał, co... No źle bym się po prostu z tym czuł. Ja nie traktuję streamów czy organizacji turniejów jako po prostu, że muszę to robić, bo inaczej nie przeżyję. Tylko robię to dlatego, że sprawia mi to przyjemność i dlatego też zrezygnowałem z grania w pokera, grałem kilkanaście lat zawodowo, mimo że owszem, pieniądze były lepsze, ale no, jeśli chodzi o poziom zadowolenia z siebie, co robię, no to no, nie oszukujmy się, poker nic do społeczeństwa nie dodaje, że ja gram. No to tutaj sprawa wygląda inaczej i to mi sprawia bardzo dużo satysfakcji, dzięki czemu mam też więcej energii, żeby to robić. Wspomniałeś trochę o negatywnych emocjach w tych szachach, ale jest jeszcze jeden negatywny aspekt, który jest bardzo ciekawy, to znaczy oszukiwanie w szachach. Wiem, że takie rzeczy się czasami zdarzają. Powiedz, jak to z twoich doświadczeń, czy rzeczywiście spotkałeś się z tym kiedyś na turnieju, żeby ktoś oszukiwał albo szukał jakichś podpowiedzi w nielegalnych źródłach? Sam kiedyś się oszukałem, jak miałem lat chyba 11 czy coś. To jakiś taki mały turniej, to był chyba w Grzybowicach, to dzielnica Zabrza. Zrobiłem ruch, kapnąłem się, że ten ruch jest fatalny i obok tam siedzieli ludzie, grali czy coś, ale przeciwnika nie było przy szachownicy. I tam zrobiłem ruch, nacisnąłem zegar i tak patrzę na to i mówię, co ja zagrałem? I cofnąłem ten ruch i odbiłem sobie zegar z powrotem, nie? I tak nikt się nie kapnął dookoła, po czym zrobiłem inny ruch i ten inny ruch był jeszcze gorszy. Karma wraca. Tak, szybko tutaj zostałem wyjaśniony. No, ale potem już, jak już zacząłem grać więcej w szachy, to już oczywiście takich akcji nie było. No, oszukiwanie jest nagminne przede wszystkim w internetach i ciężko przez to zrobić turniej masowy. Dzisiaj na przykład będę grał za kilka godzin w turnieju na Czeskomie, gdzie będzie grał 150 arcymistrzów, będzie grał pewnie Magnus, będzie grał Hikaru, najlepsi na świecie i tam będę grał, będzie jedna kamerka, druga kamerka na mnie, muszę być na jakimś Zoomie i to są te anti-cheatingowe
metody. Ale dla mas turnieju się praktycznie takiego z dużymi nagrodami zrobić, znaczy da się, nie wiem, pewnie ja już nawet miałem pomysł, jak to zrobić, ale ostatnio było głośno o turnieju, był jakiś szkolny turniej, gdzie grały dzieciaki, no to było wiadome, że tam będzie masa oszustw, no bo dzieci mają po tam 14 lat, 15, jakieś nagrody, że typu dziesiątki tysięcy złotych dla szkoły, dla tej osoby, no to... Wiadomo było, jak to się skończy, że tam mieli dokładność po 98-99%. Może to są młode talenty. Tak, z pewnością. A potem już, bo finał był chyba rozgrywany na żywo czy coś i ten dokładność tam była potem 50%, nie? Więc wiesz, tych samych ludzi, nie? Więc, się przyzwyczaili do gry w internecie. No. Da się to zrobić, ale nie w ten sposób, jaki to jest robiony teraz. Jeśli chodzi o oszukiwanie w szachach na żywo, tego było bardzo mało. Jeden z arcymistrzów, Rauzis, został mu zabrany tytuł za to, że oszukiwał. To było wiadome, że on oszukuje od paru lat, bo nagle zaczął robić progres w wieku 55 lat chyba i skoczył tam jakieś 150 oczek, to co jest oczywiście niemożliwe. Wszyscy wiedzieli, no i tylko była kwestia, czy ktoś go w końcu dziabnie. W Polsce też oczywiście mieliśmy głośną sprawę. Ale na żywo to jest bardzo mało. W innych sportach myślę, ten odsetek wygląda dużo gorzej, jeśli chodzi o doping, no bo tam wystarczy coś wziąć, zażyć i to i można uniknąć rzeczywiście złapania. W szachach no, jest to dużo trudniejsze, no musisz używać jakichś urządzeń w trakcie gry, prawda, gdzie ktoś może na ciebie patrzeć. Więc to się raczej nie zdarza. W internecie tego jest niestety cały czas sporo i dalej nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić, ale to najważniejsze, że w tych takich dużych turniejach, w sensie z wielkimi nazwiskami, to się nie zdarza. Chociaż na najwyższym poziomie zdarzyła się ostatnio historia Hansa Niemana, tak, który jest poważnie podejrzewany o oszukiwanie. Czeskom uważa, że udowodnił mu już, że w internecie oszukiwał, a wielu topowych szachistów, m.in. mistrz świata Magnus Carlsen, podejrzewa go no i wprost praktycznie oskarża o oszustwa. Między innymi na jednym z turniejów, kiedy z nim grał, de facto poddał partię, zagrał dwa ruchy i się poddał. W geście protestu przeciwko no, niezrozumiałej dla niego Magnusa sile nagle bardzo wysokiej gry tego zawodnika, który podobno ma też bardzo, jest podejrzewany o bardzo taką ekscentryczną metodę oszukiwania. No, ta ekscentryczna metoda to tak bardziej mem był, ale tak, rzeczywiście te partie Hansa wyglądały dziwnie. Ten turniej, o którym mówisz, Magnus po prostu tam przegrał z Hansem Niemanem i następnego dnia po prostu się wycofał z turnieju. No i Hans Niemann dwa razy był rzeczywiście przełapany na oszukiwaniu, jak miał lat chyba 14 i 16. Przez co to jest taka, moim zdaniem, najlepsza przestroga dla wielu obiecujących zawodników, bo ktoś może mieć 14-15 lat, już być mistrzem międzynarodowym, albo już wie, że będzie arcymistrzem, już gra w jakichś turniejach, bo są też takie turnieje dla młodych obiecujących i kusi, żeby oszukać. No, tylko właśnie jak ktoś zostanie raz przyłapany na czymś takim, to potem ciężko się już tej łatki oszusta pozbyć. I później, nawet jak się ten zawodnik okazuje jakimś geniuszem, tak może być, bo Hans Niemann w szachy gra na pewno bardzo dobrze, no to potem no weź się tłumacz, skoro dwa razy byłeś zbanowany za oszukiwanie i on nie zaprzecza, że wtedy oszukiwał na Czeskomie. I o ile jeszcze ktoś ma 10 lat i oszukuje, to można jeszcze powiedzmy, okej, dziecko i tak dalej. Tak, już szachista ma 16 lat, to jest na tyle już osobą świadomą tego, co robi i odpowiedzialną, że można no, już go do pełni odpowiedzialności pociągnąć. Szachy to gra dżentelmenów, ale jesteśmy tylko ludźmi. Naszym gościem był Zbigniew Pakleza. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.